Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Akurat jesteśmy u księdza Jerzego Kostorza w Rzędowicach i mamy możliwość tuż przed zakończeniem aukcji gołębi, które spółka Kostorz-Żółkiewicz wyprzedaje, zobaczyć część gołębi, które ksiądz nam dzisiaj zaprezentuje. Gołębie będą się kończyć, aukcje gołębi będą się kończyć teraz w najbliższą, gdzie mamy piątek, to jeszcze zdążymy film, żeby jutro w sobotę były zobaczyć. Niedziela, poniedziałek i wtorek. To są dwa dni i trzy dni, kiedy te sto kilkadziesiąt gołębi jest na aukcjach tam właśnie przewidzianych do zakończenia. Tutaj teraz ksiądz Jerzy trzyma w dłoniach gołębia, to jest chyba ten kesbosua, tak? Co jest? Tak, ale zanim o gołębi, ja przede wszystkim chcę już teraz podziękować wszystkim hodowcom, którzy no, jakoś tak bardzo zainteresowali się tą wyprzedażą, tą aukcją. Dziękuję też za takie telefony, które naprawdę najpierw były pytaniem o stan zdrowia Rysia, mój stan zdrowia, ale też tych telefonów było naprawdę mnóstwo, myślę, że kilkaset. Też nie na wszystkie zdołałem oddzwonić, odpowiedzieć, bo po prostu jest to niemożliwe. Były też przeróżne pytania. Część ludzi chciała przyjechać oglądać te gołębie. No, to wszystko, gdyby czas na to pozwolił, byłoby możliwe. Natomiast no, nie jest to tak, że z taką łatwością... Jeszcze ja powiem może tak, ksiądz Jerzy na uczelni w jakich godzinach przebywa? Znaczy w tej chwili zacząłem od tygodnia, jestem po zwolnieniu lekarskim w pracy i przebywam na uczelni od godziny 8 do godziny 17. Czyli widzimy sami, że tego czasu za dużo nie ma na oglądania, a wieczorem już jest kiedyś ciemno, to poza tym po pracy człowiek jest zmęczony. Dlatego dziękuję jeszcze raz za zainteresowanie, zachęcam do licytowania. Padały różne pytania o gołębie, jak one wyglądają, jakiej są budowy. To też nie sposób o wszystkich powiedzieć. Dzisiaj chciałbym parę gołębi rzeczywiście pokazać, bo niektórzy twierdzą, że te zdjęcia są mało naturalne. Wiadomo, że zdjęcie to jest zdjęcie, tak? Natomiast jeżeli ktoś ma takie życzenie, parę tych gołębi pokażę. Chcę zacząć od takiego gołębia mojego kesa bosuły, dlatego że jeszcze za życia mojego taty i potem w mojej hodowli z Ryszardem to bez wątpienia był taki, czy jest, można powiedzieć, najlepszy rozpłodowiec. Owszem, jest to gołąb dołączony gratisowo do samicy z wybitnej hodowli na krótkim i średnim dystansie od pana Tadeusza Pałki. Natomiast, owszem, też było tam jedno zapytanie o tę samicę, ale nie ukrywam, że głównie pytają o tego samca, czy on jeszcze żyje, no żyje, jak widzimy. On wygląda. No, to jest naprawdę kawał. I uprzyżenie ma, widzę, piękne, proszę mi wierzyć. No, to jest taka ciekawa historia z tym. Powiedzmy tak, 13 lat ma. Tak. I ciągle płodzi. Jest w tym roku, wydał szóstkę dzieci właśnie w połączeniu z tą super samicą od pana Tadeusza Pałki, bo rzeczywiście to jest najlepszych gołębi tego mistrza krótkiego i średniego dystansu w naszym kraju. I ciągle jest taki naprawdę żywotny. Taka fajna historia z tym gołębiem związana, bo kiedy pierwszy raz pojechałem do Kesa Bosuły, do Holandii, to przywiozłem dwa gołębie i między innymi był to ten samiec. I powiem szczerze, kiedy mój ojciec wziął go do ręki, naprawdę znał się na gołębiach, to tak się trochę skrzywił. Mówi, ja trochę taki duży ten gołąb. Ja w Kassel potem spotkałem Kesa Bosuły i tak z nim rozmawiam. Mówi, jak tam ci się tacie te gołębie podobały? A ja mówię, no ale ten samiec powiedział taki duży. I to taka ciekawa historia, bo Kes Bosła mi powiedział tak, przywieź mi go z powrotem, ja ci dam dwa inne za tego samca. No jak to ojcu powiedziałem, to już go nie chciał wymienić na inne. No i potem na przykład trzy lata, czy tam w ciągu czterech lat, trzy razy najlepszy młody okręgu, to był właśnie z tej pary. Także chociażby, gdy chodzi o gołębie młode, to chyba pięciokrotnie najlepszy młody okręg był właśnie z tego samca sparowanego z różnymi samicami, obojętnie. Są też w Polsce hodowle, które na tym gołębiu, czy na jego potomstwie mają gołębiki zbudowane. Także śmiało mogę powiedzieć, że tak od samego początku, kiedy ja zajmuję się gołębiami, ten gołąb odgrywał rzeczywiście taką bardzo ważną rolę. I jak będzie dodany właśnie gratisowo, to tak. Ważne nie zmieni partnerki może. Oczywiście to też chodzi. Będzie właśnie, żeby, bo takie gołębie starsze tutaj, bo przy okazji młodszym hodowcom możemy powiedzieć, że często przy zamienianiu partnerów one właśnie nie chcą się już później czy nieść, czy chłodzić. Mamy teraz też dużo zapytań o te szpaki, które Wanzona? Są przedstawione. To o wanzonę szczególnie, ale to jest akurat szpak,
którego chciałem pokazać. Jaki ma numer? O niezwykłym, pięknym upierzeniu. 237 to jest numer. Pokaż mi go tak bokiem, tu może jeżeli. Wychodzą, ja już go pokażę. Rzeczywiście, no to jest gołąb taki w ręku niesamowity. Jest wnukiem, tak mogę powiedzieć, mojej olimpijki 775, która w... Jurga Gifhorna, ta. Tak, tak, tak. Złoty medal w kategorii cewnicze. Tak, jest złoty medal. Jest też po takim bardzo dobrym lotniku, szpaku u mojego przyjaciela w Niemczech, spółki hodowlanej Stefan Piecuch. Jest właśnie córka i to jest z tej córki. No, no piękny gołąb. Był sparowany w tej chwili z tą od Martina Vanzona 330, z tą samicą. I też rzeczywiście wydaje takie dobre potomstwo, nie tylko do lotów, ale przede wszystkim w rozpłodzie. Także naprawdę urodziwy to samiec i o pięknym upierzeniu. Teraz będziemy mieli kolejnego gołębia. Tutaj o, kolega nam poda zaraz. O, i mamy teraz... Chcę powiedzieć, że od tego gołębia też było... O, nakrapiany pstry taki. Bardzo, było bardzo dużo zapytań. To jest gołąb też już mający swoje latka, bo to jest gołąb z 11 roku o numerze 66. Natomiast to jest oryginał Ginter Prange. Jeżeli mogę powiedzieć, to ten gołąb rzeczywiście stanowi też taką podstawę mojej hodowli, bo wiele tych gołębi z niego wyprowadzonych z różnych krzyżówkach z samicami było i nadal jest świetnymi lotnikami. Natomiast też to jest taki gołąb, który wywodzi się z tych najlepszych linii Gintera Prange. Także chcę go właśnie tu zademonstrować. Jest to taki lekko pstry, nakrapiany gołąb. I z prawej i z lewej ma białe lotkę, nie? Tak, tak, tak. Bardzo mocny w budowie. Także tak on właśnie wygląda. Rzeczywiście to jest taki samiec jak dla mnie, taki bardzo dobrej budowy. Oczywiście no, mnóstwo zapytań jest o gołębie ze słynnej Fineke 5000. Jest tam kilka wystawionych. Jest bardzo fajny gołąb. Czy nawet dwa gołębie, taki 999 z 12 roku od Rainera Pittmana. Jeszcze to jest wnuk tego słynnego 151. Jest ten 1040, o którym tam więcej napisałem, że nie tylko u kolegi Sylwestra Tadeusiaka tak świetnie się spisuje potomstwo z tego gołębia, ale też w innych gołębnikach i u mnie już w rozpłodzie te gołębie gdzieś tam się pokazywały, także jest to taki potężny samiec, mówię o tym 1040. To z kolei jest, myślę, taki też unikat, gdy chodzi o Finekę, ponieważ tu mamy takie sparowanie, że 1632 to była córka tego słynnego 151, samica, a samcem jest taki mój 152 z 9 roku, więc gołąb też taki, który no, wydawał bardzo dobre potomstwo. Jak popatrzymy na niego, ma też takie przepiękne upierzenie. Dla mnie to jest taki klasyczny Fineke i wygląda naprawdę okazale. Z 15 roku o numerze 9037. Z 15 roku. Kolejnym gołębiem, którego chcę pokazać, o którego też hodowcy pytają, to jest naprawdę bardzo piękny i takiej atletycznej budowy gołąb ze słynnego Wunder for Brabant. Czyli tego gołębia. Rainer Pittman oryginał. Tak, oczywiście to jest z gołębia, który na krótkim dystansie w Belgii miał 50 razy pierwszy konkurs, bo był wiele razy lotowany i rzeczywiście takie miejsca zajmował. Natomiast no, jedną z najlepszych samic rozpłodowych i nie tylko, bo wcześniej jako dwuletnia miała tytuł najlepszej lotniczki regionu. Jest tak zwana Astoybin 68655. To już jest unikat 04 roku, to już jest samica niepłodna u Rainera Pittmana, także to jest takie naprawdę piękne. A to była, przepraszam, z których gołębi, bo to nie był oryginał Rainera. To jest w Le Mans, to jest oryginał Andrzej w Le Mans, czyli ta sama linia co Hurricane 51. Dokładnie, także tak jest to sparowane i naprawdę gołąb jest bardzo pięknego upierzenia i mocnej budowy. Teraz mamy też niebieskiego ptaka. Samiczka? To jest samczyk. Samczyk? Tak. I o nim chcę też trochę powiedzieć. Z którego roku to jest? To jest 15 roku. Bardzo fajnej budowy gołąb. To jest również od Rainera Pittmana z takiego Hurricana 504. Syn 504. Nie wiem, czy go tu w tej chwili znajdę.
Mam go przed sobą. Jest... 504, chcę powiedzieć o nim, to jest oczywiście syn Hurikana, Hurikan razy Adamiok, taka super samica. I ten syn 504, z tego 504, ten 504 był sparowany z najlepszą samicą regionu, wywodzącą się z Super Dochmena. Chcę powiedzieć, że nie tylko w tym roku, ale w poprzednich latach wydawał zawsze dobre potomstwo. Dla przykładu u mojego kuzyna Bogdana Kostorza. Najlepszy młody w oddziale Katowice 2 zajmował pierwsze, drugie miejsce z koeficjentem bodajże 2,46. Także to też pokazuje klasę tego gołębia. I tak jak mówię, miał w swojej historii różne samice i zawsze to potomstwo było na bardzo dobrym poziomie. Też prawdą jest to, że u Rainera Putmana z tego 504 w zeszłym bodajże roku najlepszy gołąb regionu był właśnie z tego gołębia. Także to jest taka aktualnie najlepsza krew gołębi Hurikan, które mamy dostępne. Oczywiście nie mam tu ich też wszystkich przy sobie. Jest 12 roku taki, myślę, jeden z najlepszych też moich rozpłodowych gołębi od lat. Gołąb po tak zwanym Pechvogel po szóstce 654 z 12 roku Hurikan. Jest też po tym bracie Hurikana 334, taki 420 z 14 roku. To są rzeczywiście takie wybitne gołębie w tej chwili u Rainera Putmana i w wielu miejscach, nie tylko u niego, nie tylko u mnie, te gołębie się sprawdzają. W skali całej tej aukcji, chcę powiedzieć, bo to jest taki w sumie nowy nabytek, nawet z zimy tego roku, od Willa Brouwersa, od Holendra, który skupuje takie najlepsze gołębie świata. To jest takiej pięknej barwy, jak widać, gołąb, bardzo taki dobrze zbudowany, a mianowicie jego ojciec miał 10 razy pierwszy konkurs. Także to jest syn. Chcę też powiedzieć, że w tej chwili to jest chyba taki jedyny gołąb jeszcze dostępny po tym samcu, po tym ojcu z 10 pierwszymi konkursami, bo w lutym ten jego ojciec tak przekazał mi taką informację. Pielęgniarz Willa Brouwersa został sprzedany do Chin za kilkadziesiąt tysięcy euro, bo pewnie tyle był wart. I to jest jego syn. Naprawdę. I jaki ma numer ten gołąb, powiedzmy jeszcze od razu? No, w całości. Bo to jest EPW tak. Breeding Loft, żeby ktoś wiedział na rodowodzie. Ale końcówka jest 904 z 16 roku na NL, także holenderski kolejny szpak, widzę. Tak, kilka samiczek. To jest szpaczka od Rainera Putmana. Z tego jego 520, nie mylić z tym 520 od Gintera Prange, bo 520 to był szpak, który zajął pierwszy konkurs Loris w takim locie regionalnym. No, to jest przepiękna samica, naprawdę, jak się ją weźmie do ręki, tu też trzeba pokazać, ma takie jedno z jednej strony białe piórko, jako szpaczka jest naprawdę przepiękna, idealnie pasowała do tego samca Wanzona 750 i wydawała nie tylko ładne młode, ale też takie sprawdzone w rozpłodzie, także naprawdę samiczka jest super. Z tego co pamiętam, jest też tu oczywiście na dole krew Hurikana, także ta myślę główna krew u Rainera Putmana. Przypomnijmy sobie, bo kiedy byliśmy w tym roku podczas dni otwartych w hodowli Rainera Putmana, właśnie tam my byliśmy zainteresowani, tam oglądaliśmy szpaki, no niestety ktoś nam wykupił wcześniej, bo ja sobie tam zaznaczałem kropkę właśnie z tego Loris 520, no poszły niestety do kogoś innego. O, tu mamy płowego teraz. Samiczka? To jest samiczka, też bardzo piękna, bardzo ułożona, taka super złożona wręcz. Jaki numer ma? Ona ma numer 202, ale to jest gołębi Wernera Stellermana. Natomiast no, krew w tym gołębiu to jest krew gołębi przede wszystkim Gintera Prange i tu to jest też, tak można powiedzieć, wnuczka, z tego co pamiętam, czy matką jest wnuczka tego 520. U góry mamy znowu starą linię gołębi, jeszcze tych Delbach, tego słynnego 802. Także no, przepiękny gołąb w ręku, w budowie i jest z 16 roku, także stosunkowo świeży
w rozpłodzie, ale myślę, że taki bardzo fajny gołąb przyszłościowy. Czekamy na kolejnego. O, tasa to jest. No to jest taka, niektórzy mówią, jak to się mówi, lalka, samica przepiękna, naprawdę. Ja rzadko się spotyka takie samice i też z takiej super hodowli. Myślę, że warto powiedzieć dwa słowa o niej, a mianowicie to jest oryginalna samica od Stefana Lambrechta. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Stefan Lambrecht, można sobie na portalu Pipa.be sprawdzić. To jest taki czołowy hodowca, w tym roku miał super sezon. Tak się składa, że akurat z tej samej linii gołębi zdobyły tam super miejsca w lotach prowincjalnych, też z tego co pamiętam narodowych. I mamy dwa na aukcji takie gołębie, samca i samice. Ten jest z jakiego roku? Stefana Lambrechta, to jest 16, samiec jest z kolei 17 roku. Naprawdę warte uwagi, warto polecenia, bo sam Stefan. Jeszcze numer powiedz może? Ta samiczka ma końcówkę 564 z 16 roku, także widać naprawdę jest to. Teraz ten samczyk Lambrecht, tak? Stefan Lambrecht? Nie, samiczka, pardon. No póki co na aukcji takim największym zainteresowaniem cieszy się ta samiczka od Rainera Putmana. Z Harleya 1? Nie. To jest samiczka ze sparowania takiego słynnego też Hurricana 556, który był najlepszym lotnikiem regionu. Natomiast na dole mamy samicę też taką jedną z najlepszych u Rainera rozpłodowych, Super Ani. Rzeczywiście, no pięknie zbudowana samica. Ona w tym roku pierwszy raz, bo ona jest z 17 roku, ma 1898 numer, była sparowana z tym moim 420, czyli synem 3-4, trochę to tak na imbret poszło i muszę powiedzieć, że do lotu zostawiłem sobie dwa młode, obydwa są mimo ciężkiego sezonu i jeden z tych młodych naprawdę zajmował czołowe miejsca, bardzo dobrze leciał, także spasowały te gołębie ze sobą i myślę, że zarówno ten 420 z tego brata Hurricana 3-4, jak ta samica, to są takie gołębie naprawdę, które warto mieć w swojej hodowli. To już mamy wszystkie te, które dzisiaj przygotowaliśmy. Myślę, że tyle wystarczy tego pokazywania. Na co chcę jeszcze zwrócić uwagę, bo zdaję sobie sprawę, że różni hodowcy gdzieś tam zamierzają licytować. Tam jest naprawdę duży wybór tych gołębi. Są gołębie na przykład Floriana Hendrixa. Jak dobre to są gołębie, warto sobie spojrzeć dzisiaj, jutro na stronę Herboca, bo tam są sprzedawane gołębie Floriana Hendrixa, bardzo podobne z pochodzeniu. Harego jest imbredów dużo chyba, tak? Tak, ale też takiego jego, takiego King Konga, z jego, tak, tego pogby, takich gołębi, które on tak ponazywał. To są też świetne gołębie. Mamy też gołębie, no więcej gołębi Gintera, też na aukcji więcej gołębi Gintera Prange. Dla mnie to jest taki hodowca, którego znam od kilkunastu lat. Mam tą możliwość odwiedzania go i co roku staram się coś ciekawego przywieźć do rozpłodu z tych gołębi. To jest naprawdę hodowca największego europejskiego formatu, tak trzeba o nim powiedzieć. Są tu też gołębie, na które chcę zwrócić uwagę. Morisa Mateusa, szczególnie jest taki gołąb, który jest 14 roku, z tylnego dane mija, ma 4 jedynki na końcu. Myślę, że to jest gołąb, który no, od tego czasu, kiedy jest w rozpłodzie, bo był to mój czołowy lotnik w drużynie mistrza Polski młodych w 14 roku, ale 5 razy był pierwszy, czyli w tej grupie przylatywał, która na czele za każdym razem z lotu przylatywała, zawsze wchodził, tak można powiedzieć, na końcu, kiedy powganiał pozostałe gołębie. I z szóstego lotu przyleciał po 2 tygodniach z takim złamanym mostkiem, co widać w tym gołębi, jak się go złapie, że tam brakuje mu tego mostka. Ale odkąd go wrzuciłem do rozpłodu, miał kilka różnych samic. Wydaje co roku bardzo dobre potomstwo, nie tylko pod kątem gołębi młodych,
ale też, pod kątem gołębi starych, także myślę, że to jest taki gołąb warty uwagi i tego, aby go licytować. Tutaj zobaczmy, jak już jesteśmy przy Maurice Matewsie, to zobaczmy akurat tutaj ten gołąb, który tutaj jest na zdjęciu. To jest złoty modelista, przypomnijmy, z kategorii Sport F z Olimpiady w Poznaniu w 2011 roku. Koniec chcę jeszcze powiedzieć, że mamy taki kontakt z firmą ze Świebodzina, dzięki której wysyłka gołębi jest możliwa za 35 zł, także nie to, co normalnie przez pocztę, gdzie ta cena jest jak gdyby podwójna. 60 parę złotych. Właśnie i dlatego chcemy też od razu, czyli środa, czwartek, te gołębie powysyłać tym, którzy wylicytują, będą chcieli je dostać właśnie taką drogą wysyłkową. Oczywiście będzie też możliwość osobistego odebrania gołębi też w tym następnym tygodniu, ale to już po indywidualnym umówieniu się. Jeszcze raz dziękuję za tak ogromne zainteresowanie. Zapraszam i zachęcam do licytowania. Dobry lot. Przypominam jeszcze na sam koniec już teraz, że tak jak powiedziałem już na filmie, część z tych środków, według tego co powiedziałem, będzie przeznaczona na cele charytatywne, czyli na Fundację Ludzki Gest i na Barkę, na domy dla bezdomnych. Czyli teraz kończąc już definitywnie, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.